Discostacja.pl. Jedyny wyjątkowy portal o tematyce dance. Muzyka na żywo, czaty, najważniejsze informacje, newsy, koncerty. Wszystko to na stronie jedynego w Polsce radia z muzyką dance i disco polo. Wejdź koniecznie www.discostacja.pl. Discostacja.pl. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w niedzielnym, specjalnym wydaniu Disco Stacji. Kochani, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w sobotę. Wczoraj były ostatki. Mam też nadzieję, że mi oczywiście o tym powiecie. Przyszlecie mi mnóstwo SMS-ów, jak się wczoraj bawiliście. A ja mam dla Was mega niespodziankę. W ogóle to zapomniałam powiedzieć, jak mam na imię. Wiadomo, że Dominika. Dzisiaj naszym gościem będzie pełny skład zespołu Basta. Także już po pierwszym klipie ich zobaczycie. Możecie im zadawać mnóstwo pytań. Oni na pewno na wszystkie odpowiedzą. Pamiętajcie też, że mamy swój profil na Facebooku. Tam też możecie zadawać pytania. Dla najciekawszych wypowiedzi, jak zawsze, mamy super płyty. Ja wybiorę tutaj coś specjalnego na tą końcóweczkę karnawału. Zaraz będzie pierwszy klip. Po pierwszym klipie właśnie będzie zespół Basta. A tymczasem zapraszam na klip. I tak jak już mówiłam, dzisiejszym gościem jest zespół Basta, Ewa, którą znacie na pewno już szczególnie właśnie z anteny Disco Stacji, dlatego że powiedz Ewa, prowadziłaś kiedyś jakiś program, robiłaś wywiady? Na pewno oglądaliście program Shortcut i tak w zasadzie chyba to najbardziej, no. Okej, okay, no i reszta, Mariusz, dzień dobry. Cześć wszystkim, cześć. Asia. I Boguś. I Boguś. Okej, okay, dobrze, to może zaczniemy tak bardzo luźno. Państwo tego nie wiedzą, ale ja wiem, bo tu w garderobie były różne ploteczki, co się wczoraj działo. No tak. Otóż cały zespół Basta. Ale tak się nie robi, tak się nie robi. Robi się, robi. Czego się nie robi dla kochanych widzów. Wczoraj Basta, gdzie graliście? Graliście gdzieś pod Radomiem? Tak. Był koncert. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy dyskotekę Tabu. Bardzo fajna. Tak, pozdrawiamy ludzi, rewelacyjnie się bawiliśmy z wami. No i co? No impreza się przedłużyła troszeczkę. No właśnie, o tym, o to chciałam zapytać. To Osia, ostatki, o to tak? Chodziło. Ostatki zapowiadają, że post spędzimy na pewno spokojnie. Ale było dużo ludzi, było energetycznie. Dyskoteka była super, naprawdę ludzi było masa i fajnie się bawili, także my też.
No chciałam powiedzieć tylko, że jesteśmy zachwyceni ludźmi i tak naprawdę takich dyskotek i takich miejsc oby jak najwięcej, którzy tak przyjmują tą muzykę, którą reprezentujemy. Kochani, to była taka bardziej cenzuralna i kulturalna wersja tego, co tak naprawdę się działo. Podobno było dzikie szaleństwo. No może do tego tematu jeszcze wrócimy, ale kochani, gdybyście wy chcieli nam powiedzieć, jak wy wczoraj poszaleliście, a wierzę, że mega gorąco, to piszcie do nas, a tymczasem klasik Warto Żyć. Pokochałem dnia pewnego piękne dziewczę zwane E. Gdy patrzyłem na nią skrycie, to kochałem ją nad życie. Minął tydzień, potem drugi, nieprzespanych nocy długich. Ewa się nadzieją łudzi, lecz ta Ewa już mnie nudzi. Bo ja jestem z tego znany, potrzebuję jakiejś zmiany. Więc warto żyć, warto kochać, warto śnić, zakochać się w nocy i na dnie. Więc warto żyć, warto kochać, warto śnić, zakochać się i na nocy i na dnie. Więc warto żyć, więc warto śnić, zakochać się i na nocy i na dnie. Z Ewą, to spojrzałem się na lewo. Zobaczyłem cud dziewczynę, która Hania ma na imię. Z Hanią było bardzo bosko, dni mijały nam beztrosko. Jak pogodzić teraz mam piękny widok obu pań. Bo ja jestem z tego znany, potrzebuję jakiejś zmiany. Więc warto żyć, warto kochać, warto śnić, zakochać się i na noce i na dnie. Więc warto żyć, warto kochać, warto śnić, zakochać się i na noce i na dnie. Kochani moi, wy tego tutaj może nie widzieliście, co się w studiu działo, ale ja widziałam, że cały zespół Basta podśpiewywał, podrygiwał. Była coś mowa o YMCA, dlatego też może zapytam, w życiu prywatnym jakiej muzyki słuchacie? Jest YMCA czy nie ma YMCA? Może macie ulubioną grupę, wokalista, ulubiona piosenka? Wszystko. Nie ma czegoś takiego, że słuchamy tylko na przykład muzyki. No może oprócz muzyki klasycznej. Ja rocka twardego nie lubię, to prawda. Aha. No, ale AC/DC nie wchodzi w grę? Nie, nie, nie. Komu telefon dzwoni? Dzisiaj mamy intro. To ja. No i to jest cały urok telewizji live, że właśnie dzwoni komuś telefon, to może ktoś z propozycją koncertu. Ta komórka jest na stronie, nie dzwońcie. Mamo, tato, teraz nie dzwonimy do Ewy, bo jest zajęta. Wystarczy No dobrze, to już abstrahując od muzyki, przejdziemy do jakiegoś poważniejszego pytania. Ja się, tak, w ogóle zacznijmy od tego, że weszłam na waszą stronę internetową, którą polecam bardzo gorąco i serdecznie wszystkim fanom, dlatego że jest świetnie przygotowana. I jest tam jeden z takich super chwytliwych newsików, że wasza piosenka, konkretnie Zakazana, podoba się bardzo w Chinach, jest puszczana na takim portalu Youku, ale no ja wyszłam oczywiście na ten portal Youku, natomiast z chińskich znaczków nie zrozumiałam kompletnie nic, dlatego Ale to jest cały urok tego właśnie. Niestety chińskie znaczki nic mi nie mówią, ale jest taki komentarz właśnie waszego administratora, że być może w ślad za grupą Bayerful zrobicie jakąś, podbijecie chiński rynek, zrobicie karierę w Chinach. Powiedzcie coś o tym. Wiesz, administrator troszeczkę zażartował, taka prawda. Aha. Natomiast my sami nie wiemy, co tam pisze. Nawet ilości wyświetleń nie potrafimy po tych zygzakach takich. Zmacza mu się
Pozdrawiamy wszyscy Chiny. Tak, mamy nadzieję, że jeżeli ktoś się orientuje, o właśnie, poprosimy, że jeżeli ktoś się orientuje i zrozumie, co tam pisze, to my się chcemy tego dowiedzieć. Tak. O kochani, ja was nie zachęcam tutaj do takiego działania, dlatego że pani prowadząca cały ranek próbowała rozgryźć te domki, kreseczki, daszki, co ten portal Juku mianowicie pisze o naszym krajowym zespole Basta. No i niestety się nie dowiedziałam, ale o tym pogadamy jeszcze za chwilę. Teraz będzie właśnie grała Basta Speed. Drodzy, przypominam, że gdybyście mieli jakieś pytania, czy ja wiem, że macie, bo tu już się pierwsze pojawiają, ja zaraz je na pewno zadam, ale wysyłajcie do nas jak najwięcej pytań, tutaj przećwiczymy Bastę na wszystkie sposoby, na pewno odpowiedzą, także na Facebooku, SMS-y zapraszam do zadawania pytań, ale teraz mam pytanko, właśnie nawiązujące do teledysku Speed, mianowicie, kochani, wiadomo, że portal YouTube to jest absolutna potęga właśnie, szczególnie jeśli chodzi o muzykę i wiem, że wasza piosenka Niepokorna i Szalona na YouTubie ma ponad 103 tysiące wejść, a kawałek właśnie Speed więcej niż 243 tysiące kliknięć. Dla porównania dodam, że piosenka Nie proszę więcej Edyty Górniak osiągnęła niecałe 37 tysięcy, no więc proszę bardzo, jak to skomentujecie? Ale to świadczy o tym, o sile disco polo. No, na pewno. Na pewno. Przede wszystkim. Cieszymy się. Mimo to, że muzyka disco polo jest krytykowana jeszcze do tej pory, nie wiem dlaczego,
No ale to świadczy o tym, że muzyka disco polo jest cały czas na tej górnej półce. No na pewno jest to jakaś bardzo silna grupa, tym bardziej, że naszych widzów tutaj, których bardzo gorąco serdecznie pozdrawiam, jest bardzo dużo. Ja też osobiście jestem fanką, są takie programy, czyli gdzieś tam jest siła w tym, prawda? Jeżeli chodzi akurat o te dwie pozycje, Speed jest po prostu najstarszą naszą piosenką. Jeżeli chodzi o właśnie o klipy, może najdłużej jest na internecie. I też muszę przyznać, że strasznie kontrowersyjnie jest odbierany przez internautów, bo jest dyskusja niesamowita, czy w motorze jest pedał gazu. Okej. Okay. Ja też chciałabym to wszystko sprostować. Ale Ewo, proponuję ci, że o motorach, pedałach i gazach porozmawiamy po klipie Classic, bo teraz no niestety musi być klip. Wybaczam. No a potem... No trudno. I to właśnie będzie taki chwyt, że wszyscy widzowie nabiorą mega ciekawości, co Ewa ma do powiedzenia na ten temat. Na pewno będzie bardzo gorąco, a tymczasem zapraszam na klip. Kochani moi, no właśnie, witamy tutaj po klipie.
Przypominam, że dzisiaj naszym tutaj gościem jest cały zespół Basta. Jak pamiętacie, przed chwilą była mowa, że tu będzie dyskusja o motorach, będzie o gazie, będzie o wciskaniu pedału gazu, ale o tym będzie po przerwie, bo przed nami się szykuje maleńka, króciutka przerwa, no ale potem będzie mega gorąco. I kochani, przypominam też, że piszcie do nas swoje pozdrowienia, jeżeli chcecie się z nami podzielić właśnie informacją, jak wy się wczoraj bawiliście, jak właśnie w trakcie ostatek, bo ja wiem tutaj, że po prostu Basta tak pohulała, że ledwo. Oni oczywiście tego nie powiedzą, no ale ja to wiem i oczywiście mogę sprzedać takie informacje. Ty nas na samym początku tak zestresowałeś, że nam po prostu... Ja chciałam rozluźnić, wyszło inaczej, no to zawsze tak jest, chciałam tak dobrze wychodzić. Fajnie tak... się bawiliśmy, o. Kochani, teraz mamy tutaj myk, łącznie z całym zespołem z Basta, zapraszamy na przerwę! Witamy bardzo gorąco po przerwie. Kochani, zacznijmy może od pozdrowień z Facebooka, gdyż wszyscy ci, którzy dzisiaj odwiedzili nasz profil diskostacyjny, to wiedzą na pewno, że zrobiliśmy taki mały konkursik, trochę na wyścigi. No a o wyścigach jeszcze będzie mowa za chwileczkę. Dla pierwszych 5 osób, które najszybciej napiszą swoje pozdrowienia na Facebooku, my je przeczytamy. No oczywiście trochę zmieniliśmy troszeczkę zasady, bo jest 7, ale pierwsze 4 przeczytamy już teraz. Pozdrawiam całą moją rodzinę z Mielęcina, wszystkich fanów diskostacji oraz Anetę Adaszek wraz z mężem, córcią Nikolą z Lubina. No pozdrawiamy tutaj z Bastą bardzo gorąco i serdecznie. Pozdrawiam cały Białystok i wszystkich z 4 LO, a szczególnie pozdrowienia dla Marty Marczuk i Justyny Mazurczuk, które leczą kaca po dyskotece z zespołem Time, Śle Paulina. No, pozdrawiamy zespół Time. Ja myślę, że Basta trochę dzisiaj rozumie dziewczęta, które leczą kalca, no bo wczoraj jednak było ostatki. To nie ja powiedziałam. Pozdrawiam moją narzeczoną Maję Wojciechowską. Kocham cię, kochanie moje. No super, mega romantycznie. My też bardzo gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiam największą fankę diskostacji Angelikę Kajak i całą rodzinę, która ogląda teraz diskostację, a także pozdro dla Moniki Jóźwik. Kochani, dla was na pewno będzie płyta, bo jak tak lubicie oglądać diskostację, no to przecież by było niemożliwe, żeby diskostacja jakoś tego nie wynagrodziła. W związku z czym oczywiście będzie płyta. No i co, przechodzimy do pytania. Może dokończymy ten wątek o motorze i tych dyskusjach internetowych, czy motor ma pedał gazu, proszę bardzo. A ja chciałam powiedzieć, że to troszeczkę miała być metafora. W zasadzie powstała piosenka, nie było pomysłu na teledysk wcale, absolutnie. Później w związku z tym, że poznaliśmy się z fajną taką ekipą motocyklistów z Białegostoku, Bad Boys, taka grupa, doszliśmy do wniosku, że to będzie fajnie po prostu metaforycznie, chodzi o prędkość. O to, że ludzie lubią jeździć szybko. Niekoniecznie to jest zdrowe, piosenka mówi inaczej, no to wszystko dla zabawy. I prawda jest taka, słuchajcie, że jest straszna polemika, czy motor ma pedał gazu. Nieważne, to chodzi o to, żeby w tym momencie w tej piosence dotrzeć z tą metaforę i tyle. Zresztą motor Basty może mieć wszystkie pedały gazu świata, prawda? W końcu to wasze piosenki, wy piszecie teksty. Jak najbardziej. No kochani, a teraz to już będzie taki klip, że zwariujecie. Teraz będzie klip Niepokorna i Szalona. Zapraszam. Zapraszamy. Jedziemy. Anioła twarz, diabelski błysk w jej oczach jest. Ty miłość znasz, myślałeś, że wystarczy gest. Już taka jest. Niepokorna i szalona, mówią, że dostaje to, co...
dziś znasz. Myślałeś, że wystarczy gest. Kochani, no może zaczniemy od waszych pytań, ponieważ tych pytań trochę do nas przysyłacie. To pierwsze, które wybrałam, może tak. Jak odreagowujecie stres sceniczny? Jest impreza, jest koncert, jesteście nakręceni, jest stres, no a potem... Każdodzielnie. Każdy jest osobny. Ja to chodzę, wyciszam się po prostu i tyle. Joga? Joga to nie. Raczej nie. Ewa. Rozgrzewki robimy. A ja śpiewam We Are The Champions. No nie, no błaga. Boguś, jak ty odreagowujesz swój stres? Ja biorę grzechotkę do ręki, tak sobie przez 10 minut Stoperem po prostu bierze. Dobra. Ewentualnie skakanka. Dobra. A najśmieszniejsza przygoda? Jakaś taka przygoda, która wam zapadła w pamięć, nie wiem, koncert jakiś? Była taka jedna przygoda. Najostrzejszą, specjalnie dla widzów i TV Disco Stacji. Oczywiście. Tak. To może opowiedz. Myśmy grali koncert w Pachowie i mieliśmy wejść na ostatni bis z wszystkimi zespołami. No i w momencie, kiedy było, pani teraz wchodzi basta i my tutaj rozwalimy tę imprezę. Tak. Wchodzimy po czym? Ja bym powiedziałam, no to teraz rozwalimy tę imprezę. 15 sekund było słychać nasze piosenki. Po czym tylko był usłyszany jakiś wielki dym, buch z urządzenia, scena po prostu. Wszyscy byli zaskoczeni, ale żeśmy się bawili dalej. No. Tak. Rozmawialiśmy do sobie na imprezę. Okej, czyli takie lekkie zdolności paranormalne. Coś tym jest. Szczególnie Ewa. Ewa Basta wchodzi na scenę, zapowiada, rozwalę tę imprezę i po prostu wszystko siada. Napięcie tak urosło, że już koniec. Kochani, kolejne pytanie mam od widzów. Kiedy nowe teledyski będą waszej grupy? Kiedy się pojawią? Planujemy teraz kręcić do jednej takiej niespodzianki, ale o tym nie powiem. A nie, właśnie dlaczego? Powiedzmy teraz. Nie ma. Nie. Niespodzianka to niespodzianka. Nie chwalimy. Ale... Nie chwalimy. Basta przejęła program. Basta przejęła program i niestety pewnie na koniec trudno, no. Cóż ja mogę? W kwietniu będziemy kręcić klip i mamy nadzieję, kwiecień, maj maksymalnie, mamy nadzieję, że jak najszybciej go będziemy mogli na tej antenie zaprezentować. No super, i wam się spodoba. Tak. Czyli już mega szybciutko, ja się bardzo cieszę, na pewno no tutaj będziemy świętować pojawienie się tego teledysku, a tymczasem zapraszam na Clip Boys. Nie ma razem nas. Tu jest malowany kratką.
kochani, założę się, że mnóstwo czasu spędzacie razem. Teraz, nie wiem, nagrywanie piosenek i tak dalej. Jesteście młodzi, atrakcyjni, dwóch facetów, dwie laski. Łączy was coś więcej? Jesteśmy taką adoptowaną rodziną. Tak, ja ich adoptowałam. O, łączy nas dużo. To jest taka adoptowana mamusia. Tak, my jesteśmy rodzeństwem. Tak. Karmiłam kurczakami z KFC, to szybko urośnie. Nie wierzę, nie wierzę. No liczyłam na jakieś bardziej pikantne szczegóły, ale może te kurczaki z KFC były pikantne przynajmniej. Ogólnie uzależnienie z tego. Tak. I przy tym uzależnieniu pozostańmy, jak już ustaliśmy przed programem, tych tematów dzisiaj nie poruszamy. Okej, słuchajcie, a powiedzcie taką rzecz. Disco polo to jest wasza pasja, sposób na życie. Nie wiem, może poza muzyką też jesteście aktywni zawodowo? Czy już jesteście tak zajęci nagrywaniem i koncertowaniem, że na nic innego nie starcza czasu? No, znaczy, mi się wydaje, że umiemy to rozdzielić. Każdy z nas ma swoje życie prywatne, a także zawodowe, czyli zespół, i udaje się nam to pogodzić. Boguś? Na ten temat mogę tylko powiedzieć, że im dłużej się w tym po prostu siedzi i dłużej to robi, to ta pasja przeradza się już po prostu w życie. Okej, czyli tak naprawdę nie starcza czasu na ani nie podejmujecie prób pracowania gdzie indziej. Musimy się tym cieszyć po prostu. Nie wiem, jeszcze studiujemy. O, proszę bardzo, co studiujemy? Logistykę i zarządzanie inżynierią produkcji. O Jezus! To pozdrawiamy całą grupę z logistyki. Tak. Mariusz też. Tak, jasne. To samo? Nie. Słuchajcie, jeżeli ktoś zajmie się muzyką disco polo i to troszeczkę kocha, to tak naprawdę to jest już takie uzależnienie, że nie ma szansy, żeby chciał odejść. To żeby z tego zrezygnować. To wciąga. To wciąga. I potem, jeżeli tego zabraknie, tego nie ma, to tak jak powietrza. Nie umie się tu żyć. Okej, no to w ogóle wspaniała odpowiedź. Mogę coś powiedzieć teraz? No proszę bardzo, tu jest twoja kamera, bardzo proszę. Musimy pozdrowić Karolinę, która Murawską. Murawską, tak, która przysłała nam prezenty na święta, które własnoręcznie wykonała. Naprawdę bardzo dziękujemy i pozdrawiamy gorąco. Pozdrowienia też dla naszej kochanej Eli Szerugi i dla Pawła Gwizdały. Pozdrawiamy. Kochani moi, jeżeli chcielibyście, żeby jeszcze kogoś z was pozdrowił cały zespół Basta, oni są bardzo serdecznie, rwą się do tych pozdrowień, to pamiętajcie oczywiście, że możecie do nas przysłać swoje pozdrowienia, możecie zadać jakieś pytanie i widać, że tutaj mega żywiołowy zespół Basta na pewno na te wszystkie pytania odpowie, wyślę całuski, pozdrowienia, nie wiem, może komuś płytę damy, a tymczasem jeszcze jakieś pytanko ja tu zaraz wymodzę. Może, słuchajcie, kochani. No nie wiem. Generalnie był scenariusz programu, ale scenariusz wziął w łeb, Basta przejęła cały program i jest pełen spontan. Więc teraz, kochani, zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na kolejny klip Basty. Będziecie się bawić z nami, mam nadzieję, bo my tutaj tak szalejemy. To nie tak. To nie tak. Stary spotek.
Kochani moi, tutaj widzowie, kochani moi, oczywiście zespół Basta. Widzowie mają pytanie, czy planujecie koncerty na Lubelszczyźnie? Karolina. Zależy od nas tak naprawdę. My bardzo chętnie, jeśli nas zaproszę. Gramy tam, gdzie nas niestety wyśle agencja, znaczy stety, bo nas często wysyła i mam okazję właśnie często z nami się widzieć. Pozdrawiamy agencję, tak? No wszyscy pozdrawiamy. Agenta, menadżera. Tak, agencja Fenix. Kochani, ja mam propozycję dla wszystkich widzów z Lubelszczyzny. Basta tutaj całą, wyjawi cały sekret, jak to zrobić, żeby ich zaprosić na Lubelszczyznę. No i wy to oczywiście zrobicie. Czyli co trzeba zrobić? Trzeba wejść na stronę. Tak, trzeba wejść na stronę agencji i napisać adresik wyskopolo.fenix.pl lub muzyka.polska.com. I trzeba napisać takiego maila z zaproszeniem. Ja podpowiem, że zespół Basta ma cudownego menadżera, który na pewno to ogarnie. O, jak, tak. Jak zaprosicie jej gorąco, to na pewno przyjadą na całą Lubelszczyznę, prawda? Ale będzie miał. To my będziemy mieli. To my będziemy mieli, tak. Mamy teraz takie pytanie, bardzo takie, no nie wiem, prozaiczne, proza życia. Trochę już o tym było dzisiaj, ale w zakamuflowanej formie, więc zapytam jeszcze raz. Czy z muzyki disco polo można żyć? Oczywiście. Ze zbierania butelek można żyć, tak? Brawo! Kto co lubi? No nie, przyznałeś się teraz. Można żyć ze wszystkiego, słuchajcie, i to nawet nie o to chodzi, że czy żyć, tylko żeby, jeżeli się robi coś, co się kocha, a przy okazji można normalnie jeszcze... Przyjemne, spożyteczne. Tak, łączyć się na... Dlaczego nie? No, no, okay. Każdy chyba lubi pracować i robić to, co lubi. Dobrze, kochani moi, zapraszam oczywiście do zadawania jak największej ilości pytań. Jak widać tutaj nawet takie trochę trudne pytania zadajemy. Basta sobie radzi z tym świetnie, odpowiada na wszystko. Po prostu zakasowali cały mój scenariusz, ale bardzo dobrze, jest spontan. Więc zapraszam oczywiście, SMS-y, pozdrowienia, my tutaj czekamy. No i kochani, zapraszamy na króciutką przerwę, a po przerwie będzie czat taki, że koniec. Zapraszamy i czekamy, zostańcie z nami. Nierówno. Trudno. Trenowaliśmy. Trudno. Kochani, jak widzicie, my tutaj w disco stacji bawimy się no przecudownie. Zespół Basta jest po prostu rozbawiony, także ledwo tutaj można ustać na nogach, same nogi tupią. Dobrze, zaczniemy może od... wrócimy do tych motocykli, bo dowiedziałam się w przerwie, że Ewa właśnie zrobiła prawo jazdy na motocykl, ale nie od razu. Była jakaś wpadka. No niestety, to już poszło, musisz powiedzieć. Znaki pomyliłam.
Ona skrzyżowała. Nie, słuchajcie, nie, to było dawno temu, ile lat temu, nie przyznam się. Oblałam prawko na motor. Nie, mogę tylko powiedzieć, że to były czasy, że jeździłam na WSC. O, brawo. Robiłam kurs na WSC, a na placu dali mi ETZ-kę. Jak WSK-ą sobie... Mi też, i też oblałam. Tak? No i WSK-ą jeździłam, słuchajcie, miałam nogę postawioną na ziemi, WSK-a sobie jeździła, ja... Ja nie zrobiłam. Ja też. No to piątka. A ja po ósemce na drugi koniec placu wyrwałam. No to... Kochani, no widzicie, nie ma, jak to jest. Nie ma prawka. ETZ niestety nie zdaje egzaminu. Dobrze, kochani, jeśli chodzi o klip Niepokorna i Szalona, pojawiło się takie pytanie, skąd macie te egzotyczne zwierzęta? Egzotyczne. Jakiś lek, bo co tam jest? Bo skąd z Legwanem były kłopoty, ponieważ to jest dosyć drapieżne zwierzę, które ma pazurki gdzieś takiej wielkości. Mhm. Potrafi w każdej chwili skoczyć na człowieka. Wszyscy się baliśmy, bo tutaj miał gula i czekaliśmy, żeby i ten gul nie poszedł, bo znaczy, że będzie atakować. Ale był jakiś treser na planie, coś? Tak, był właściciel treser. Okej, i powiedzcie, jak się skończyło, no nikogo się nikt nie rzuci, wszystko było w porządku. Nie, jeden z chłopaków koszulkę, jeden z chłopaków porwał. Porwał tak, że pazurkami się wbił, pobiegł po nim. Ale krew się lała? Nie no, taka strata nie było. Tam. Ale wąż był zestresowany tak samo w worku, musiał czekać na to, bo za dużo ludzi chodziło, za dużo się działo, więc... A wy dziewczyny nie boicie się węży? Nie. Nie, dałyśmy radę. Kochani moi, a co powiecie na to, gdybyśmy zadzwonili do jednego z widzów? No to już, sprawy. Jaki problem? Tak? Czekamy. No to tutaj jest niespodzianka pani prowadzącej, bo już mamy kogoś na linii. Halo, halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim rozmawiamy? Z Mariolą. Dzień dobry pani Mariolo. Skąd pani jest? Ja jestem z Białegostoku. Wow, no to Białystok rządzi. Białystok. Pani Mariolu, może ma pani jakieś pytanie tutaj do zespołu Basta? Ja mam takie pytanie. Halo, halo? Ja mam takie pytanie właśnie, bo ja za muzyką disco polo bardzo przepadam. Ja mam takie pytanie, jak wy to robicie, że wasza muzyka jest taka zajebista, że ja powiem? Dlaczego? No. Jak robimy? Pani Mariolka, no. Przede wszystkim wkładamy w to dużo serca. Dokładnie. Analizujemy to, co mamy robić. Jeżeli robimy jakąś piosenkę, my się uczymy. Po każdym utworze staramy się, żeby on był, coś od nas wnosił, a jednocześnie, żeby on był dla was. No i legwany, te pazury, prawda? To kochani, co powiecie na to, żeby pani Marioli wysłać płytę do Białegostoku? Jesteśmy za. Trzy razy tak. No to pani... Cztery razy tak. Pięć razy tak. Pani Mariolo, no to wysyłamy płytę koniecznie do Białegostoku. Mam nadzieję, że dojdzie jak najszybciej. I oczywiście bardzo się cieszymy, że pani jest taką fanką zespołu Basta. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy. Ale pozdrawiamy cały Białystok, prawda? Oczywiście. Nasze miasto. Tak. Dobrze. No to kochani, do Białegostoku wrócimy, tutaj do wszystkich tematów wrócimy. Zapraszamy oczywiście do wysyłania kolejnych pytań do zespołu Basta. Tymczasem będzie klip zespołu D-Bomb. Kiedy wokół muzyka gra, kiedy wszyscy śpiewają na 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 na. Lubię kiedy w tańcu wiruje świat, niech porywa nas rytm na 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 na. Gra z głośników, tak. Jesteśmy tutaj razem, ty i ja. W tym klubie ludzi tłum, ja tańczę tu. Obok ciebie jestem, hey. Jak magnes ciało twe przyciąga mnie, tak delikatnie, naturalnie. Oh yeah. Jestem pod wrażeniem tego, co chcesz dać. Właśnie o to chodzi. Lubię kiedy wokół muzyka gra, kiedy wszyscy śpiewają na 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 na. Lubię kiedy w tańcu wiruje świat, niech porywa nas rytm na 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 na. Lubię kiedy wokół muzyka gra, kiedy wszyscy śpiewają na 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 na.
moją dłoń i chcesz, bym ja dotknął twoich ust gorących jak słońce, którym w lato oblewasz się. Tak jak lubię, hej! Muzyka nadal gra z głośników, tak. DJ daje znak kolejny raz. Podejdź do mnie bliżej i przytul mnie. Przecież wiesz, że lubię. Lubię, kiedy wokół muzyka gra, kiedy wszyscy śpiewają na 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 na. Lubię, kiedy w tańcu wiruje świat, niech porywa nas rytm na 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 na. Kiedy wszyscy śpiewają na 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 na. Lubię, kiedy w tańcu wiruje świat, niech porywa nas rytm na 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 na. Lubię, kiedy wokół muzyka gra, kiedy wszyscy śpiewają na 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 na. Lubię, kiedy w tańcu wiruje świat, niech porywa nas rytm na 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 na. Moi mili, zaczniemy może od pozdrowień z Facebooka. Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z Bitego Kamienia od Peweksa z Jaczna. No to cały zespół Basta pewnie pozdrawia, prawda? Pozdrawiam. Ewcia, przeczytasz pozdrowienia dla widzów z Facebooka? Łukaszu, dziękuję ci z całego serducha za życzenia dla nas i pamięć. Buziaki. No to wysyłamy, wszyscy wysyłamy buziaki. Kochani, i teraz będą takie życzenia, znaczy nie życzenia, takie powiedzmy życzenia spokoju dla mamy, które wzbudziły z nas bardzo dużo euforii, bo chyba wszyscy chcemy pozdrowić nasze mamy, więc zaczniemy od pozdrowień. Mamo, nie denerwuj się, tak? Bo dzisiaj jest niedziela. Pozdrawiam cię, Krzyż. Dzień święty od nerwów, tak. Odpoczywamy. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy rodziców. Wszystkie mamy pozdrawiamy. Ja swoją mamę też oczywiście bardzo gorąco pozdrawiam. Mamo, nie denerwuj się, tak, bo dzisiaj jest niedziela. Dobrze, kochani. Kochani moi, mam jeszcze takie pytanie, ponieważ wszyscy wiedzą, widzowie nasi kochani też na pewno wiedzą, że wasze występy to są taneczne show. Bardzo dużo się ruszacie, zresztą gdzieś tam wszyscy macie dużo wspólnego z tańcem. I mam takie pytanie, czy ciężko na przykład jest śpiewać, jak się tak żywiołowo tańczy, mega tak energetycznie? To jest kwestia treningów, kwestia przygotowania. Wiadomo, że podczas, kiedy się tańczy, później trzeba śpiewać, to wiadomo, że oddech nie jest równy, i się trochę ciężej śpiewa, ale to jest kwestia treningów i kondycji, jest okej. Ja tu za wiele do powiedzenia nie mam, akurat najmniej się wyślam fizycznie. Dobra. Lenisz się na scenie i to... Tak, uwielbiam to. Kochani, a jak się przygotowujecie do koncertów? Nie wiem, pijecie dużo wody, jecie owoce. Podobno Tina Turner przed każdym koncertem wypija 2 czy 3 litry wody i zjada ogromną tacę owoców. I to daje mega show. Nie ma na to reguły, szczerze. Nie, takich żadnych. Jeżeli jesteś najgorzej zmęczony przed koncertem, żadne tam ci jakieś... A jak dużo trenujecie? Ile razy w tygodniu? Raz, dwa razy, zależy jaki okres, wiesz? I trenujecie oczywiście, próby są śpiewu i też trenujecie taniec, wasze układy? Nie, to przede wszystkim są choreografie, natomiast takie rzeczy, słuchajcie, gardło to jest coś takiego, że nie można tego wyślać, bo ono, każdy ma inne warunki, zdarzy się pogoda, delikatne przeziębienie, jeżeli będziemy je powiedzmy masakrować, no to sorry, no nie pojedziemy daleko. A tak naprawdę powera na scenie to wy nam dajecie. Żadna dieta, żadne tam takie rzeczy. To jedyną receptą dla nas i lekarstwem na każdy ból, jak to się mówi, to wy jesteście. To pozdrawiamy wszystkich widzów. Wy nas motywujecie. Kochani, a powiecie tak, lubicie swoich kolegów po fachu zespół Cleaver? Pewnie. To co, zapraszamy na klip zespół Cleaver? Dokładnie. No to zapraszamy na klip. Yes.
krakiem. Śmigam po mieście, po dziadku dużym wiatem. Czasem pracuję, lecz nigdy nie mam kasy. Ostatnia pensja poszła na Adidasy. Czasem wypiję, jak ktoś tu stawi. Dlaczego zawsze ja? Po kilku głębszych zaczynam się dobrze bawić. Na mieście prawdy o mnie się nie dowiesz. A ty, kolego, co jeszcze o mnie powiesz? Masz dwie komórki, a jedną za domem. W niej trzymasz auto, mówią, że kradzione. Co? To tylko ściema, ma wszystkie papiery. Papiery? Chyba na przebite numery. Wyrusza w miasto, lansuje się, mówią mi gangsta. Szacunek jest, robię co lubię. Żyję jak chcę, we wszystkich knajpach. Już znają mnie, wyrusza w miasto. Lansuje się, mówią mi gangsta. Szacunek jest, robię co lubię. Żyję jak chcę, we wszystkich knajpach. Już znają mnie. Ze śniadaniem. Dlaczego tani? To ja były. Się kiedyś dowiem? Nie. To może ja w tym temacie coś wam opowiem. Położyłem faunyłem. Wytarta skóra, import z Afryki. Polone z karą, prosto z fabryki. Lecz wiem dlaczego podryw twój wypala. Bo masz facjatę podobną do Nergala. Rusza w miasto, lansuje się, mówią mi gangsta. Szacunek jest, robię co lubię. Żyję jak chcę, we wszystkich najpach. Kochani moi, na pewno widzieliście, jakie tu laski tańczą w tym teledysku mega gorąco. I wiem też, że jeśli chodzi właśnie o jakiś gorący taniec, to tutaj zespół Basta ma niespodziankę i to jest w ogóle mega konkurs, kierowany specjalnie do was, kochani widzowie. Także oddaję głos tutaj może Ewie. Ewa, opowiesz o konkursie? A ja oddaję Mariuszowi. Mariusz, proszę, to wydajcie sobie dalej, Bogus. Słuchajcie, przygotowaliśmy dla was konkurs taneczny. No. Może tak. Wchodzicie na naszą stronę www.disco-polo.tv. Tam macie wszystko o tym konkursie, regulamin, wchodzicie w link. No ty nie mów to o regulaminie, tylko jaka jest nagroda, co spadka. Nagroda! Regulamin, błagam. Uczycie się układu, wysyłacie nam ten filmik, nagroda jest taka, że po prostu idziecie z nami na koncert. W sierpniu, zabieramy w was na... No, wyselekcjonujemy taki koncert, żebyście do końca życia nie zabili, żeby was z kapci wyrwało i tyle. Dokładnie. Tak, no. I najbardziej zwariowane układy będą najlepiej. Czyli kochani, robimy tak. Robicie układ, robicie choreografię, nagrywacie to, wysyłacie tutaj do Basty i Basta was zabiera na taki koncert, że jak już sami powiedzieli, to nie moje słowa, wypadną z kapci, tak, wiadomo. No i kochani, jest jeszcze pytanie od widzów i to jest pytanie, musicie być poszczególnie, bo to jest pytanie do każdego z was osobno. Okay. Jak wygląda wasze życie towarzyskie? Chyba prywatnie, myślę, że chodzi o to, jak wygląda życie prywatnie, prawda? Towarzyskie. Dokładnie trzeba zinterpretować towarzyskie. W zasadzie wiecie co? Nie ma czasu na to życie towarzyskie. Oj tak. Jak jest scena, jak jest życie zawodowe. Ale powiedz prawdę, nie no właśnie, zróbmy nie fajnie, kłamiemy, ale zróbmy fajnie, nie tnij, nie tnij, zróbmy siebie. Fajnie. Będziesz się mówię, wiedziesz. Brak spania do czwartej nocy, no. Tak, zdarza się. Dobrze, ja myślę, że tutaj chyba Mariusz jest chętny powiedzieć, tak, bo... Tak. Ja życia towarzyskiego nie mam, pozdrawiam moją kochaną Paulinkę, pozdrawiam, która na pewno mnie ogląda. Nie ma, więc... nie ma. Ja nie będę pokazywał liczby kontaktów na moim telefonie, ale mi się wydaje, że mam co robić w weekendy, mam co robić w tygodniu. Tak. Asia? Ja również książki. Pozdrawiam mojego czytać książki. Ale nie, no teraz ty coś innego musisz powiedzieć. No co? Dobrze, dobrze. Kochani, kończymy ten temat, bo tu widzę, że Basta się nikt ci nie chce przyznać. Nikt nie chce przyznać.
Pani, niestety strasznie mi jest przykro, że nasz program się teraz już no pomału kończy, jeszcze będzie może jeden teledysk, ale nie ma się co martwić, dlatego że pamiętajcie, że Disco Stacja jest codziennie, zawsze o 17:00, w każdą niedzielę jest wydanie specjalne, jest właśnie taki czat, jak był dzisiaj, także kochani, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, pozdrawiamy oczywiście wszystkie mamy, wszystkich widzów Disco Stacji. Pozdrawiam. No i co? Zostańcie z nami, czekamy na Was jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Wybrana przez Was prezenterka. Wygra ta, która otrzyma najwięcej Waszych głosów. Wyślij SMS DS Sandra pod numer 72212. DS Karolina pod numer 72212. DS Dominika pod numer 72212. Pamiętajcie, liczę na Was. Mam nadzieję, że to ja. To ja. To właśnie ja. Poprowadzę sobotnią Disco Stację. Nie sprawcie mi przykrości. I pamiętajcie, spotykamy się codziennie o godzinie 17:00 w programie Disco Stacja. W każdą niedzielę specjalny gość programu. Spotkać można nas też na Facebooku. Na profilu Disco Stacji. To ja, Wasza Jomajka, całuję Was słodko i namiętnie. Buziaczki, do zobaczenia. Całuski, pa pa.